Cześć, witajcie, z tej strony Espace, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Margonem. Na samym początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Dużo łapek, wiadomo, pojawi się kolejny odcinek. Ostatnio troszeczkę YouTube obcina zasięgi, więc kto jeszcze nie zostawił dzwonka, zachęcam. Wtedy otrzymacie powiadomienie, że pojawia się nowy live lub też odcinek. Dzisiaj ogólnie pytałem się ostatnio na karcie społeczności, na którą również zachęcam, żeby zaglądać. Co chcecie tutaj zobaczyć? Pisaliście w sumie o jakichś herosach eventowych, tylko że tutaj już się spotkałem na samym starcie z minusem, bo ja się tu nie załapię na kompletnie żadnego herosa eventowego, więc po prostu stwierdziłem, że gdzieś tak tutaj może polatamy po E2 i zrobię loterię. Prosiliście jakiś czas temu już o to, bym właśnie zalosował, ale poprzedni event, ten wakacyjny, chyba odpuściłem, z tego co pamiętam. Więc teraz to nadrobimy. W ogóle tutaj to już mogę lecieć sobie sprzedać, bo tutaj nie będzie co robić kompletnie na tej Orwidii. Zalosujemy sobie na świecie Badzior, ponieważ to jest taki serwer, na którym chciałbym się bardziej skupić, jak już. Z tamtym jakoś serwerem wiąże przyszłość. I dlatego tam właśnie się teraz wybierzemy. Wybiorę tutaj Badzior, hop. Tutaj się więcej dzieje. Tutaj grają normalniejsi ludzie i no jest lepiej, no co mogę powiedzieć. Tylko nie wiem, gdzie będzie teraz taki mały fail, bo ja nie mam pojęcia, gdzie się wchodzi na mapę eventową. Ale to zaraz chyba rozkminimy. Najwyżej wejdę w jakiś temat. O, tutaj coś jest, tutaj jest legendarna choinka. Obstałem, że tu. To nie to. Może pierwszy dialog? Oła, dobra, jednak nie. Zaraz sobie tu zobaczymy. Gdzieś to miałem chyba. Tutaj wejdziemy sobie swój profil, wpiszemy sobie Halloween 2019 Margonem, bo czemu nie, i mapę eventową. I teraz tak, wejście na mapę. Nie wiem, czy to nie jest gdzieś Tchuzal. Tak, Gdynia, Nidhal. Dobra, przepraszam za tutaj małe problemy. Niestety nie przygotowałem się odpowiednio do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. TP do Nidhal jest tutaj zrobione. Sponsorem teleportów do Nidhal oraz Tuzmer jest mój zastępca Homer, za co mu serdecznie dziękujemy. I zapraszamy na jego kanał, do którego link nie znajduje się w opisie, bo jak zwykle zapomnę go dodać. Tak wygląda mapa eventowa. Jestem tutaj pierwszy raz, więc będziemy zwiedzać to wspólnie. Jest heretyk Anton i jest heretyk Velgen, którzy nie wiadomo co robią. O, tutaj mamy loterię u niego, więc od razu tutaj jesteśmy. Pakiety są standardowe, widzę, na ile mnie stać. Na legendarnych, nie, może jedno legendarne wezmę. Zobaczymy jeszcze zaraz co tutaj. A tutaj pewnie mamy, tak, za walutę przedmioty. Co jest na pewno plusem tego eventu, wy tego nie widzicie, bo zasłania tu moja kamera. Ale jest błogosławieństwo, które zwiększa ilość zdobytych punktów doświadczenia o 111%, które jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Działa 120 minut i to jest 15 sztuk, więc uważam, że nawet warto kupić walutę 35, żeby mieć to błogosławieństwo. I to nie jest takie zwykłe bogo, które wam daje tylko ekspert, tylko także macie tutaj przywracanie życia oraz wszystkie cechy SA, które jest no, naprawdę bardzo, bardzo przydatne. To tak. Znowu kot sobie otworzył mój pokój, więc teraz tam gdzieś wywalił. Moment. O! W ogóle mam fajne spodenki w palmę. Jest zaraz zima za pasem, ja mam spodenki w palmę. Czemu nie? Dobra. Teraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Będzie mnie tak strasznie irytował ten kot, ale przepraszam was. A w ogóle przywitaj się, jak już jesteś. To jest kot, pytaliście się, czy żyje? Powiedz cześć. Powiedział wam cześć i pozdrowił wszystkich telesłuchaczy. Zostawcie łapkę, o. Zostawcie łapkę. Zostaw łapkę, nie bądź chujem, zostaw. No. Kot się odtransportował na łóżko. Więc co mamy tutaj dalej? Mamy heretyka Larsa, który ma tutaj jakieś tarcze. Ej, fajne tutaj są za... Fajne są tutaj za walutę te pomki i to teraz się trzeba tylko ogarnąć, czy to jest tylko na... Aha, są takie pomocki tutaj na... Tylko na te profesje, a na jakieś łuki, coś takiego, nie wiem co ono... Przepraszam, za małe... Powiedz, co ty odpierdalasz?
Przepraszam, tu jest za małe niedociągnięcia na tym odcinku, ale niestety u mnie w domu żyje stworzenie, które jest niespełna rozumu. Jest popierdolone, więc nic wam nie mogę więcej powiedzieć. A, w ogóle teraz zauważyłem, że ta mapa przypomina Nidhal, tylko że takie halloweenowe. Dobra, więc myślę, że przedłużać nie ma co. Tutaj mogę sobie wywalić jakieś o takie pierdoły i zalosujemy sobie, u tego się losowało. Więc weźmiemy sobie tak, tak, tak. Dobra, 5 tych wezmę. Więc pamiętajcie teraz o zostawieniu łapki w górę. Dajmy na to 500 łapek. Pojawi się druga część loterii halloweenowej na tym kanale, więc myślę, że fajnie, warto. Zawsze się coś tu będzie działo. Więc zaczniemy sobie może od heroicznych. Pierścienie na szyjniki, ulepszenie. Okej, okay, drugi. Zły wywołania depozytu, no nie jest mi to potrzebne. Mix, super. I TP do Midhar, na pewno się przyda. Teraz mamy heroiczny blankiet na halloweenowy outfit. Kuferek kuponów i zwój wywołania depozytu drugi raz. Spoko. I ostatni heroiczny. Kuferek z kawałkami obsydianu. Nie wiem, co to robi. I zwój wywołania sklepu. O co chodzi? Zaraz zobaczymy. Hop. Aha, i to jest waluty. Daję. Mam jeden waluty. Dobra. Teraz mam nadzieję, że wszystkie już łapki, dzwonki i subskrypcje zostawione. Otwieramy legendarny. Uwaga, uwaga. Co poleci? Pyk! O, zmniejsza szansę na łup. Na brak łupu. Ej, spoko. Spoko. Zwój czerwonego smoka zawsze się przyda. Ciekawe całkiem tutaj rzeczy. No, ale teraz tak, nie wiem, gdzie to u heretyka Velgena można wymienić ten outfit. Ale ja bym chciał zobaczyć, jak one wyglądają, bo ja mam heroiczny. Ostrego, strój maga o kryształowej czaszki, strój ostatniego balu. To jest jakieś dla baby, to jest dla ziomka. Dobra, zobaczymy, jakim strojem się będziemy teraz tutaj bujać. O, ciepanie, co jak? Ej, fajne to, ładne. Miłe, sympatyczne bardzo. Ej, no fajnie to wygląda, tak mi się wydaje. Tutaj kuferek kuponów, czyli każdego dostałem po jeden, no fajnie. Na pewno jak tak trochę wyleciało, to jeszcze będę coś tutaj sobie losował kiedyś. Co ty tutaj robiłaś? Aha, ty te pomocnicze ogarniałaś. Całkiem to jest spoko, nie wiem, czy sobie na tanca takiego nie ogarnąć, tylko to jest dopiero na 120, więc na sety bym musiał patrzeć. Ale naprawdę bronię całkiem. Jest też paru herosów na levele takie jak, już wam mówię, 45, 80, 180 i 265. Czyli żaden heros nie pasuje do mojego przedziału, oprócz 80 chyba tutaj na tym świecie. Czy coś mamy tutaj dalej? Tu są pewnie jakieś ludzie do questów. Ty co tu robisz? O, tutaj można za hajs kupić, za pieniądze można kupić sobie te miksy z pełnym mlekiem i te peki, więc myślę, że całkiem przydatne. Do karczmy pod fioletowym kryształem, do tchuzal, całkiem spoko, warto zaglądnąć. Więc tak się prezentuje event halloweenowy. Kot mnie gryzie po nodze. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś heretyka. Aha, i mamy wyzwania tutaj. O, to też spoko. No tylko, że ja nie mam tutaj. Ogólnie jak gra ktoś z was na badziorze i ma dwie torby z gąsa unikatowe, to przyjmę po prostu. Przyjmę jak teść cięcia, naprawdę. Bardzo by mi się przydały, bo nie mam tutaj kompletnie miejsca i muszę wszystko chować po depozytach i tego typu rzeczach, więc tak się prezentuje event, całkiem fajnie. Chyba jest coś innego, nie przypominam sobie, żeby kiedyś takie Nidhal było. W ogóle ostanę sobie tutaj pod gilotyną, coś ona robi, czy to tędy trzeba wyjść? Tędy się wychodzi, o, i patrz, zaraz mi łeb utnie, ale jaja. No i fajnie, że coś nowego zrobili, fajnie, że coś się dzieje w tej grze, poza tematami o botach, kradzieżach i nie wiem, niekompetencji niektórych osób, więc ja event na razie oceniam na spoko. Zobaczymy, może jak będę miał czas, to też jakiś tutaj herosów będę bił, może coś się uda lotnąć kiedyś, fajnie by było. No i co, ja was zachęcam do zostawienia dużo łapek, zostawienia suba oraz dzwoneczka, żeby was nie ominął kolejny odcinek.
Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, bo to właśnie ty, tak właśnie ty decydujesz o tym, co zobaczysz w następnym materiale. Ja się z wami żegnam, życzę wam udanego wieczoru, poranka, czy jakiejkolwiek pory dnia, w której to oglądacie. Do miłego zobaczenia, cześć!